Cześć, witam Was po raz kolejny. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam troszeczkę poopowiadać o moich włosach i o tym, jak je pielęgnuję. Nie jest to żadna droga, wygórowana pielęgnacja. Są to same, powiedziałabym, takie raczej tanie rzeczy. Pamiętajcie też, że ja nie jestem profesjonalistką i to, co Wam tutaj powiem, to są takie rzeczy, które sprawdzają się u mnie. I absolutnie nie jest to żadna wiedza profesjonalna, jest to to, co po prostu ja wyniosłam z własnego doświadczenia, nie jest to też pielęgnacja idealna, aczkolwiek jeśli chcecie posłuchać właśnie, czego ja używam do pielęgnacji swoich włosów i co robię, że one wyglądają tak, jak wyglądają w tej chwili, no to oczywiście zachęcam Was gorąco do posłuchania, no i do obejrzenia tego filmiku. Zacznijmy może od tego, że moje włosy, tak jak widzicie, są to włosy kręcone, są to włosy, które są z natury suche i są to włosy przede wszystkim farbowane. Ja swoje włosy farbuję dość często, farbuję je farbą z Naturi, Joanna Naturia, jest to kolor ciemny bez, czyli no powiedzmy, że te moje włosy są czarne, naturalnie jestem taką ciemną blondynką, nie wiem jak to, nie jestem blondynką, ten kolor jest taki troszeczkę dziwny, nigdy go nie lubiłam, nie lubię swojego naturalnego koloru i tak naprawdę farbuję te włosy już od dobrych kilku lat, wcześniej były to jaśniejsze kolory, a teraz tak jak mówię na ten ciemny bez, czyli na taką czerń, jak właśnie widzicie. Ja ze swoimi włosami miałam sporo problemów, zresztą nieraz już Wam o tym mówiłam, doprowadziłam je do takiego stanu, że zaczynałam po prostu miejscami łysieć, one były wysuszone, były po prostu ohydne, wyglądały strasznie. Ale to już nieraz Wam o tym mówiłam. I największy wpływ na to, jak teraz wyglądają moje włosy i na to, że w miarę się naprawiły, chociaż też jeszcze na końcach, końcówki są jeszcze niezbyt fajne, ale nie chcę ich obcinać, ale największy wpływ na to, że one się poprawiają, że one teraz wyglądają w miarę w porządku, bo też idealnie nie jest, mogłoby być lepiej, miała zmiana mojego odżywiania, zmiana moich nawyków żywieniowych i ogólnie zmiana mojego trybu życia, aktywność fizyczna. Myślę, że to wszystko miało największy wpływ na to, jak one teraz wyglądają. Swoje włosy myję codziennie, z tego względu, że gdybym robiła to na przykład co drugi dzień, to podejrzewam, że nie byłabym w stanie się doczesać i też te loczki, ten skręt nie byłby taki fajny, jak ja sobie życzę, żeby on był. Codziennie myję włosy i powiem Wam szczerze, że od szamponu oczekuję tylko tego, żeby on mi te włosy umył. Nic innego od niego nie oczekuję, jakiegoś odżywienia, jakiegoś wygładzenia, nic w tym stylu, byleby on mi te włosy mył. Używam naprawdę przeróżnych szamponów i tutaj nie przywiązuję do tego jakiejś wielkiej wagi. Zawsze jednak tak, nie wiem, tak po prostu wybieram sobie szampony albo do jakichś włosów suchych, albo do zniszczonych. Nie wiem, tak po prostu taki mam nawyk i aktualnie używam sobie tegoż szamponu. Jest to szampon z firmy Farmona Herbal Care, szampon skrzypolny do włosów zniszczonych i wypadających, naturalny produkt. Tak więc jest to taki szampon, staram się jakoś tam zmieniać te szampony, żeby po prostu swoich włosów do nich nie przyzwyczajać, ale tak jak mówię, są to różne szampony, nie musi być akurat ten, ale ten używam w tej chwili, więc Wam pokazuję. Kiedy już mam te włosy umyte, to zawsze, po prostu zawsze, codziennie nakładam sobie jakąś odżywkę, która ułatwi mi rozczesanie tych włosów, ponieważ moje włosy, ja w ogóle nie czeszę ich nigdy, kiedy są suche. Jest to do zrobienia, ale nie chcę ich po prostu niszczyć. Łatwiej jest mi to zrobić, kiedy one są mokre. Tak więc zawsze po myciu włosów nakładam sobie odżywkę. Siedzę sobie z tą odżywką, nakładam sobie później czepek na głowę, jakiś ręcznik, żeby było im ciepło i idę się kąpać i ta odżywka sobie na tych włosach jest jakieś 10, góra 15 minut i od odżywki oczekuję tego, żeby ona mi po prostu te włosy ułatwiła ich rozczesywanie. Najlepszą odżywką, jaką ja posiadam w tej chwili, jest to ta odżywka. Myślę, że wszystkim, większości z Was jest ona znana. Jest to odżywka z Joanny, Argan Oil, odżywka z olejkiem arganowym do włosów suchych, zniszczonych, potrzebujących wyjątkowej pielęgnacji, 0% parabenów. Tak jak mówię, o niej już chyba było sporo powiedziane na YouTube, ona jest bardzo fajna, bardzo fajnie te moje włosy się rozczesują, tak fajnie je też wygładza. Ja ją kupiłam swego czasu w Intermarché, kupiłam sobie dwie te odżywki w takim dwupaku,
I za dwie odżywki zapłaciłam 7,99, więc to było naprawdę niewiele. Teraz wiem, że są one do dostania, do nabycia w takich mniejszych drogeriach, w Rossmanie ani w Naturze u mnie ich nie ma. I jedna taka odżywka kosztuje chyba około 7-8 zł, tak więc myślę, że to nie jest też jakaś wygórowana cena. Jeśli chodzi o te właśnie odżywki ułatwiające mi rozczesywanie, to też tutaj nie chcę się przywiązywać do jednej, ponieważ wiem, że moje włosy bardzo szybko się przyzwyczajają i później już nie ma takiego fajnego efektu, więc drugą odżywką jest taka odżywka. Ja ją kupuję w Rossmanie, chyba też są w Naturze. Green Pharmacy. Balsam do włosów zniszczonych, łamliwych i osłabionych, pokrzywa zwyczajna, znowu 0% parabenów. Krzywdy moim włosom nie robi, a fajnie się po niej rozczesują. Tak więc to jest druga odżywka. Mówiłam już, gdzie ją kupuję. Kosztuje na pewno poniżej 10 zł. Także to jest to. I trzecia odżywka, bo używam trzech odżywek, tak jak mówię, żeby te włosy się nie przyzwyczajały, to jest ta odżywka, którą ja kupuję w Rossmanie albo w Naturze. Teraz niedawno one były na promocji, chyba 11,99 kosztowały. Jest to odżywka z Pantin, lekka formuła odżywcza, Pantin Aqua Light, 0% obciążenia. Pomaga wzmocnić cienkie i delikatne włosy przed uszkodzeniami spowodowanymi stylizacją, nie obciążając ich. Nie wiem, ja jakiegoś dużego wzmocnienia nie zauważyłam, nie odczułam, natomiast tak jak mówię, te odżywki służą mi tylko i wyłącznie do tego, żeby te włosy fajnie się rozczesywały i ta odżywka mi to umożliwia, więc to są te trzy odżywki, które ja nakładam po myciu moich włosów. Raz w tygodniu nakładam sobie na swoje włosy maskę. Aktualnie maska, którą ja używam, którą odkryłam całkiem niedawno, weszły te maski niedawno do Natury, jest to maska z Biowaxu, Elbiotica Biowax, intensywnie regenerująca maska, naturalne oleje, argan, makadamia, kokos. Pokażę Wam jeszcze, jak ona wygląda w środku. Tak jak mówię, do dostania w Naturze od niedawna pojawiły się te odżywki. Ja się nie znam na składach, ale z tego, co czytałam po różnych forach, to skład jest całkiem przyjemny, całkiem fajny. Tak więc raz w tygodniu nakładam sobie taką odżywkę. Ona kosztuje chyba coś poniżej 20 zł, niecałe 20 zł. No i co, nakładam sobie taką odżywkę na włosy po myciu, następnie nakładam sobie czepek, który tutaj był dołączony do zestawu i na to jeszcze nakładam sobie ręcznik, żeby tym włosom było cieplutko i siedzę sobie z taką maską na głowie, nie wiem, godzinę, półtora godziny, no a następnie po prostu ją zmywam i też bardzo, bardzo fajna rzecz i serdecznie Wam polecam te maski właśnie z Biowaxu. Jeśli ta mi się skończy, to kupię sobie chyba na wypróbowanie jakąś inną maskę z tej serii, bo jest chyba tam ich kilka rodzajów. Tak więc to z czystym sercem, czy też z czystym sumieniem mogę Wam naprawdę polecić. Bardzo fajnie odżywia moje włosy, nawilża i też fajnie się po tej masce moje włosy rozczesują, tak więc polecam Wam gorąco tę maskę. I kiedy czuję, że te moje włosy, wiecie, są takie, stały się takie suche albo takie matowe, już widać, że potrzebują takiego większej jakiejś pomocy z zewnątrz, jakiegoś większego nawilżenia, nie chcą się tak układać, jak ja bym chciała, to nakładam sobie na moje włosy jakiś olej. Kiedyś się sparzyłam na olejowaniu włosów, nawaliłam sobie tyle tego oleju na włosy, że nie byłam w stanie go zmyć. Zmywałam go purem do mycia naczyń i tylko wtedy po kilku myciach takim purem do mycia naczyń ten olej mi zszedł z tych włosów. Później jakoś się zraziłam do tego olejowania, po prostu zrobiłam to w niewłaściwy sposób. Później doczytałam, jak się to robi. Nie nakładam takich ilości, nakładam naprawdę malutkie ilości tych olei. I kiedy właśnie czuję, że te moje włosy tego potrzebują, to robię sobie takie olejowanie. Po prostu na suche włosy nakładam sobie olejki, które zaraz Wam pokażę. Następnie znowu nakładam sobie czepek na te włosy, nakładam sobie ręcznik, żeby było im cieplutko i z takim olejem paraduję sobie na głowie, na moich włosach, nie wiem, przez kilka godzin, ile po prostu mam czasu, ile, jak mój dzień na to mi pozwoli, tak sobie z tym olejem na głowie paraduję po domu.
I mam tutaj dwa olejki, które chciałabym Wam pokazać, które ja stosuję u siebie. Pierwszy to jest coś, co jest do dostania na pewno w Rossmanie, coś, co kosztuje poniżej 10 zł. Produkt również znany na YouTube. Myślę, że nie ma tutaj co się rozgadywać. Bardzo dużo dziewczyn już wypowiadało się na temat tej oliwki. Ja ją stosuję nie tylko do włosów, ale stosuję ją również do mojego ciała, czy też do masaży, na przykład bańkami chińskimi. Aczkolwiek no, to jest bardzo fajna rzecz. I drugi olejek, który ja sobie nakładam na moje włosy w ten sposób, który Wam wspomniałam, to jest po prostu olej kokosowy. Pokazywałam Wam już gdzieś w którymś z moich filmików zakupowych ten olej kokosowy. Też świetna rzecz, byleby nie przesadzić właśnie z ilością nakładania takiego oleju. Bardzo fajnie nawilża moje włosy, są takie miękkie, odżywione po tym oleju. Tak więc te dwie rzeczy stosuję sobie po prostu jako takie olejki na moje włosy. Oprócz tego, co Wam pokazałam, potrzebuję również jakiegoś produktu, który podkreśli mi skręt tych moich włosów. Bez tych produktów te moje włosy byłyby takie napuszone, ja miałabym takie siano na głowie dosłownie, więc muszę po prostu ich używać. Nie używam żadnych pianek, nie używam żadnych lakierów, nic w tym stylu. Natomiast używam coś, co podkreśla mi skręt tych moich loków i to jest chyba mój ulubiony produkt. Bardzo ciężki ostatnio do dostania, nie mogę go nigdzie dostać. W takich małych drogeriach jest do dostania. Kiedyś był na promocji, na jakichś tam promocjach w Biedronce, kosztował trochę mniej. Natomiast ja kupiłam go teraz w jednej z takich osiedlowych naszych drogerii. Tak jak widzicie tutaj cena, albo nie widzicie, 13,50. Jest to balsam podkreślający loki, Flexible Curls. Rozprowadzam sobie ten produkt na moich mokrych włosach. I bardzo fajnie mi podkreśla skręt. Nie wiem, co tutaj jeszcze można powiedzieć. Jak dla mnie bardzo, bardzo fajna rzecz. Żeby znowu moje włosy się nie przyzwyczaiły do tego produktu. Tak jak widzicie, staram się to jakoś urozmaicać, bo zauważyłam, że moje włosy bardzo szybko się do wszystkiego przyzwyczajają. To czasami też używam do podkreślania skrętu czegoś takiego. Nie jest to produkt do włosów kręconych. Jest to odżywka do włosów wzmacniająca, do włosów cienkich, delikatnych, ze skłonnością do wypadania. Zawiera ekstrakt ze skrzypu i rozmarynu. Czyli tak jak widzicie, nie jest to produkt do włosów kręconych, natomiast fajnie mi ten skręt loków podkreśla. Też nakładam go na właśnie mokre włosy. Jest to do dostania, nie wiem, albo w Naturze, albo w Rossmanie i też poniżej 10 zł cena, tak więc myślę, że nie jest to dużo. No i co? Fajny produkt. To by było wszystko, co miałam Wam dzisiaj do pokazania. Pokazałam Wam całą moją włosową pielęgnację. Nie jest to jeszcze pielęgnacja idealna. Ja cały czas szukam jeszcze lepszych produktów i mam nadzieję, że kiedyś dojdę do takiej swojej idealnej pielęgnacji. Tak jak mówiłam, nie używam żadnych pianek, żadnych lakierów do włosów, nic w tym stylu. Nie kręcę swoich włosów żadną lokówką, nie prostuję prostownicą, nic z tych rzeczy. Jeżeli to robię, to sporadycznie, naprawdę sporadycznie, na co dzień takich rzeczy nie robię. Mam nadzieję, że ten filmik do czegoś Wam się przyda, że filmik Wam się spodoba. Jeżeli macie coś godnego polecenia, coś, co mogłabym sobie tutaj podmienić, jeżeli moglibyście coś mi innego zaproponować, to oczywiście jak zwykle chętnie poczytam Wasze komentarze, chętnie posłucham Waszych propozycji. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!